Witam, a moim gościem jest Wojciech Konańczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry. To była zaplanowana, wyrachowana i jeszcze symbolicznie datą uzasadniona egzekucja. Mówię oczywiście o śmierci Utkina i Prigożyna. Tak, a przy tym bardzo demonstracyjna, zrobiona z fanfarami, nie gdzieś w okolicach granicy ukraińskiej, tylko między Rosją, między Petersburgiem a Moskwą. Więc egzekucja taka, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto za to odpowiada. I rozumiem, że ważne było też, że to samolot został strącony, a nie na przykład jakaś herbata, jakiś zastrzyk, jakaś czy ból atak brzucha. Serca, tak. To było ważne, także dlatego, że jak sobie przypomnimy, 2 miesiące temu ludzie Prigożyna zestrzeli kilka śmigłowców wojskowych, samoloty transportowe armii rosyjskiej, więc to, że ta egzekucja Prigożyna, jego ludzi najbliższych została dokonana w ten sposób, to nie jest przypadek. My wiemy, co się tak naprawdę stało? Czy to był wybuch na pokładzie samolotu, czy rakieta? Mamy dwie główne wersje, o których właśnie pan powiedział. To znaczy z jednej strony albo rakieta, bo tam mamy też nagrania bezpośrednio z momentu awarii czy spadku samolotu, kiedy widać jakiś obłok, który mógł być rakietą, albo bomba na pokładzie. Natomiast to jest kwestia techniki. Znaczy to nie ma tak naprawdę większego sensu, większego znaczenia. Ważne jest, że to zostało zrobione w tak demonstracyjny sposób. Dowiemy się, jak to było, czy tak naprawdę będziemy... Od rosyjskich śledczych nie dowiemy się. Tym bardziej, że od wczoraj rosyjscy śledczy twierdzą, że prawdopodobnie usterka techniczna samolotu była tą prawdopodobną przyczyną katastrofy. Ale rozumiem, że w Rosji nikt nie ma wątpliwości, kto za tym stoi. To jest właśnie najciekawsze, że jednoznaczne są komentarze i mediów opozycyjnych, i blogerów, i w sieciach społecznościowych rosyjskich, i nawet przynajmniej części propagandzistów kremlowskich, kto za tym wszystkim stoi. I że to nie są Ukraińcy, ani to nie była usterka techniczna. A pojawiły się takie też domniemania, że może Prigożyna w ogóle nie było na pokładzie, że to jakiś jego sobowtór, że ktoś inny. Pan w ogóle bierze pod uwagę taką możliwość, że Prigożyn żyje i gdzieś w Afryce zrobił sobie operację plastyczną i dalej będzie rządził swoim imperium. Jest to skrajnie mało prawdopodobne, trochę księżycowy scenariusz. Pamiętam, po puczu Prigożyna także pojawiały się takie teorie, że to wszystko było ustawione z Putinem po to, żeby pokazać, kto w szeregach władzy rosyjskiej jest wobec Putina nielojalny. Zupełnie się to nie skleja. Do tej historii jeszcze wrócimy, ale teraz pytanie, czy może dojść do zemsty druhów Prigożyna? To znaczy oni gdzieś w różnych miejscach pojawiały się takie sugestie, że będzie nowy marsz, że będzie nowy pucz i że nie odpuszczą Putinowi tego zabójstwa po jednak deklaracjach nie wiem czy długiego, ale życia i hajsu dla Prigożyna. Myślę, że poziom frustracji tej gwardii przybocznej Prigożyna w ramach grupy Wagnera jest ogromny i to też było widać na kilku filmikach, które oni bezpośrednio po egzekucji Prigożyna gdzieś tam do sieci wrzucili. Natomiast wydaje mi się jednak, że oni nie mają tej masy krytycznej, kierowniczej po to, żeby powtórzyć to, co się Prigożynowi nie udało w końcu czerwca. Więc raczej bym się spodziewał kolejnych czystek, które na przykład to część korpusu oficerskiego grupy Wagnera spadną. Ja właśnie o to, czy możliwy jest kolejny pucz, będę pytał dalej Wojciecha Konańczuka, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, ale już w radiu internetowym RMF24, na naszych stronach rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Teraz żegnamy słuchaczy radia RMF FM. No dobrze, ale jeśli nie Wagnerowcy, ci trochę niżej stojący, to może ci, którzy za nim stali, bo wiadomo, że sam Prigożyn nie był jedynym pomysłodawcą tego puczu. No, ktoś prawdopodobnie za nim stał. Czy Putinowi udało się uspokoić te ciemne chmury, które się nad nim zbierały? On jest w trakcie tego. On myślę, że to, co się wydarzyło 2 miesiące temu, było dla niego dużą negatywną niespodzianką. Prigożyn rzecz jasna nie mógł działać w pojedynkę. On miał poparcie przynajmniej części kół wojskowych, gdzie frustracja tym, że Rosja, wojna na Ukrainie nie wychodzi, jest ogromna i prawdopodobnie też części elity kremlowskiej politycznej. Trudno jest zdiagnozować, której właśnie, części. Czy my w ogóle wiemy, kto to jest? Czy możemy się domyślać? Bo pamiętam takie sowietologiczne analizy, to tam zawsze ktoś był bliżej, ktoś był dalej, ale teraz tych zdjęć w otoczeniu nie ma za wielu, więc nie ma z czego analizować. Nie ma ich za wiele i co więcej, mam trochę wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, jakbyśmy byli kilkadziesiąt lat temu amerykańskim sowietologiem, który analizował jakiś rozkład głosów w KC Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego. Czyli polityka w Związku Sowieckim, a dzisiaj w putinowskiej Rosji, jest robiona za szczelną kurtyną. Wiemy, że tam są różne grupy wpływu wokół Putina, które czasami się ze sobą kopią pod stołem, mają często sprzeczne interesy, natomiast to Putin jest zwornikiem całego tego systemu. Znaczy to Putin jest tym głównym rozjemcą, tym głównym sędzią, więc tutaj możemy domniemywać, że jedna z tych grup w sposób nieformalny, niepubliczny, wsparła, a przynajmniej milcząco, działania Prigożyna w czerwcu.
I ona też poniesie straty realne? To znaczy ktoś będzie umierał, ktoś będzie wypadał z okna, ktoś wypije herbatkę, a ktoś nagle zniknie z przestrzeni publicznej? Czy pewne dymisje w kręgach wojskowych już się zaczęły. Trzeba przypomnieć, że ostatnio też stracił funkcję generał Surowikin. Tak, między dymisją a śmiercią jest pewna przestrzeń. Tak, tylko też bym zwrócił uwagę, że my często nie wiemy, czy ktoś, kto się nie przestał pojawiać w telewizji rosyjskiej, nie daje komentarzy z tej czy innej części sztabu generalnego rosyjskiego, czy on żyje, czy on jest na emeryturze, nie ma go kilka miesięcy, a być może go w ogóle już nie ma. Czyli rozumiem, że spodziewa się pan kolejnych śmierci, albo przynajmniej kolejnych bardzo głębokich czystek w aparacie, zarówno wagnerowców, jak i państwowym. Myślę, że dla Putina to, co się wydarzyło w związku z puczem Prigożyna, było szokiem, bo to był największy kryzys polityczny czasu jego rządów. To było coś, co było uderzeniem też w jego wizerunek, taką desakralizacją wizerunku cara rosyjskiego. Więc Putin od tych 2 miesięcy wyciąga konsekwencje. I to, że Prigożyn w końcu został trafiony szybko, pewnie większość oczekiwała, że to zajmie więcej czasu, jest elementem tego, więc wydaje mi się, że to czyszczenie szeregów, pokazywanie, zaprowadzenie dyscypliny w ramach szeroko pojętej elity kremlowskiej, to będzie postępowało. No dobrze, ale w takim razie, czy oni się nie zbuntują? Czy ci, którzy nie chcą tych czystek, bo im się nie opłacają, bo uderzają w ich interesy, no nie spróbują jeszcze raz? To nie jest wykluczone, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj jednak rosyjska elita, panuje tam strach. Czyli to jest jak Stalin? On, Putin wszedł na ten poziom zastraszenia stalinowskiego? To jest dobra analogia, chociaż oczywiście proporcje są zupełnie inne, dlatego że Stalin zaczął czystki, tak, mniejsze była, wielka czystka. Dzisiaj raczej nie mówimy o tym, że nagle o poranku do drzwi elity kremlowskiej będą pukali osoby w czarnych płaszczach. No bo w ogóle to się inaczej załatwia. To się inaczej załatwia. Ludzie tracą biznesy, czasami ktoś wypije herbatę, po której się nie obudzi. Natomiast na tym etapie wielka czystka, myślę, że jednak elicie kremlowskiej, tej szeroko pojętej elicie kremlowskiej, także biznesowej, nie grozi. Natomiast myślę też, że no, sposób wykonania egzekucji Prigożyna podziałał na wyobraźnię wielu osób, które ewentualnie chciałyby wystąpić przeciwko Putinowi. Co się stanie z wagnerowcami teraz? To jest bardzo przydatny instrument polityki rosyjskiej, głównie w Afryce. Czyli zostaną? Zostaną, być może pod inną nazwą, być może to już nie będzie grupa Wagnera. Natomiast to jest cały czas licząca się siła bojowa, nie kilkanaście tysięcy co najmniej żołnierzy, najemników, więc to też nie jest tak, że przyszedł sobie Prigożyn kilka lat temu i wymyślił grupę Wagnera. On miał na to licencję ze strony resortu obrony rosyjskiego i w pewnym momencie zaczął się wbijać na samodzielność. Natomiast Rosja jako państwo potrzebuje grupy Wagnera, potrzebuje najemników w Afryce, więc ona zostanie zachowana. Pod inną nazwą, pod innym dowództwem? Pod inną nazwą, pod innym dowództwem, które będzie w pełni lojalne wobec resortu obrony. A jak nisko muszą zejść czystki, żeby rzeczywiście Putin miał pewność, że oni się już nigdy więcej nie zbuntują? Myślę, że nigdy nie będzie miał takiej pewności. Znaczy, on zawsze był podejrzliwą postacią. Myślę, że po 23 czerwca jest jeszcze bardziej, więc myślę, że te czystki będą trwały, chociaż raczej na mniejszą skalę. Znaczy, to nie będzie wszechogarniające, to nie będą masowe czystki, natomiast myślę, że co jakiś czas dla dyscyplinowania elity ktoś utonie, ktoś będzie miał nagły atak serca. To wszystko. Ale już nie tak spektakularnie? Już nie będzie samolotów, które nagle będą spadały? Ja bym powiedział, że wiele działań wymierzonych w przeciwników Putina w ciągu ostatnich lat miało spektakularny charakter. No, przypomnijmy sobie sprawę Skripala, prawda? To była osoba, która była gdzieś tam trzecim garniturem, ale był zdrajcą. To, czego Putin, jak sam wielokrotnie mówił w wywiadach, nie wybacza, to jest zdrada. I tutaj realna zdrada, domniemana zdrada, myślę, że Putin ma jednak takie trochę paranoiczne myślenie, które jest wzmocnione w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Więc myślę, że tego typu sytuacje będą się w dalszym ciągu zdarzały. No ale z drugiej strony fakt, że Putin nie dotrzymał do końca słowa, to znaczy miał sobie Prigożyn żyć i miał mieć jeszcze pieniądze, a nie żyje. Znaczy ma pieniądze, jak nie żyje, to nie ma pieniędzy, to jest dość oczywiste. Może skłaniać tych, którzy są przeciwko niemu, do takiego myślenia, no musimy być jeszcze twardsi, bo inaczej w końcu my zginiemy. Ja bym postawił inne pytanie, a dlaczego Putin miał dotrzymać umowy? Nikt, kto rządził Rosją, nie słynął z tego, ale że dotrzymywał umów. Ale najwyraźniej Prigożyn wierzył, że dotrzyma. No bo stracił poczucie rzeczywistości, moim zdaniem. To jest człowiek, który zapomniał, w jakim kraju żyje i zapomniał, z jakim systemem ma do czynienia. Zapomniał, ale człowiek, który siedział najpierw w więzieniach rosyjskich i sowieckich wcześniej, był przestępcą. Potem świetnie poznał ten system. Doskonale wiedział, z kim
z kim służyć, doskonale wiedział, jakie sam polecenia wykonywał. No przecież to nie jest jakiś tam niewinna postać z jakiejś bajki dla dzieci. I on stracił poczucie rzeczywistości, nie wiedział, że jak wywinął taki numer, to zginie i latał po Rosji? Dokładnie tak. Latał samolotem warte kilkaset milionów i pił szampana wartego kilka tysięcy euro. Prigorzyn był człowiekiem, który złamał porozumienie z Putinem, bo on miał wyjechać z Rosji, do niej nie wracać. Natomiast wracał do niej w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy regularnie. Cały czas był aktywny w mediach, na inną skalę niż przed puczem. Natomiast jednak to był problem, także problem wizerunkowy dla Putina. Znaczy, też trzeba pamiętać, że ten system zdrady nie wybacza. Nie wybacza nielojalności, szczególnie tak otwartej, demonstracyjnej. To może on założył, że i tak zginie, to przynajmniej sobie pożyje jeszcze przez kilka miesięcy. Ale tak myślę, że dłużej. To, co pan redaktor właśnie powiedział, być może jest bliskie prawdzie, bo on też, sam Prigorzyn, kilkukrotnie mówił, że dla niego ważne jest to, jak człowiek żyje. I on sobie zdawał sprawę z tego, że może go spotkać kara za to. Natomiast twierdził, że on jest człowiekiem nieugiętym, który sobie nie będzie pozwalał na to, żeby chodzić na czyimkolwiek pasku. Najczęściej nazwisko Putina nie padało, natomiast wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. A co z tego wynika dla Aleksandra Łukaszenki? Myślę, że niewiele. W tym sensie, że Łukaszenka był jakimś tam akuszerem tego porozumienia Putin-Prigorzyn. Zagwarantował Łukaszenka bezpieczeństwo. Tak, ale on się szczycił tym, uratowałem Putinowi skórę. No, to oczywiście było na wyrost. Tutaj raczej pewne usługi rozjemcze, które Łukaszenko wykonał w związku z jego dobrymi kontaktami z Prigorzynem. Natomiast sam Łukaszenko sprawy nie komentuje. Propaganda białoruska twierdzi, że swoją część dealu Łukaszenko dotrzymał, bo miał zagwarantować bezpieczeństwo Prigorzynowi, ale na terytorium Białorusi. I teraz Aleksandr Łukaszenka ma czyste ręce. Tak. Ja może powiedzieć, to, co się dzieje w Rosji, to jest wewnętrzna sprawa Rosji, a nie moja. A dla Polski coś z tego w ogóle wynika? Z tego, co się teraz wydarzyło w Rosji? Nie, wydaje mi się, że bardzo niewiele. Czyli nie ma niebezpieczeństwa jakiejś destabilizacji trwałej, która byłaby jeszcze trudniejsza niż, no jednak stabilizacja z Putinem w roli głównej, ale no jednak nie chcę powiedzieć, że wiemy, czego się spodziewać, ale wiemy, że możemy się spodziewać wszystkiego. Dokładnie tak. Ja bym powiedział, że sytuacja w Rosji jest niestabilna i ona będzie niestabilna, głównie dlatego, nie dlatego, że się Prigorzyn zbuntował. Też proszę zwrócić uwagę, że Prigorzyn by się nie zbuntował, gdyby armia rosyjska odniosła zwycięstwo w Ukrainie. Więc mówimy sobie o sytuacji wewnętrznej, rosyjskiej, ale pamiętajmy, że największy na nią wpływ ma sytuacja na froncie. To, że Rosja nie odniosła sukcesu i nie jest w stanie tego sukcesu odnieść. I to tak naprawdę będzie główny czynnik, który będzie sytuację w Rosji destabilizował w kolejnych tygodniach, miesiącach, a może i latach. Ale z Białorusi się wagnerowcy wycofają. Widzimy, że już zwijają część namiotów. To się zaczęło jeszcze przed śmiercią Prigorzyna. Wydaje się, że to postępuje. Mamy doniesienia z wczoraj, które też to potwierdzają. To pewnie zajmie, bo przetransportowanie tych kilku tysięcy najemników do Afryki z częścią sprzętu lekkiego musi trochę czasu zająć. Pewnie też jakaś ich część zostanie, bo tam się też szkolenia dla armii białoruskiej rozpoczęły. Ale skończą się prowokacje na granicy polsko-białoruskiej? Nie, one się nie skończą. One się zaczęły jeszcze przed przyjściem Wagnera. To jest oczywiście. Na Białorusi tutaj reżim Łukaszenki i reżim Putina ma ewidentny interes w tym, żeby tą sytuację kryzysową na granicy z Unią Europejską, nie tylko odcinek polskiej granicy przecież, podtrzymywać i to bez Wagnera mogą to świetnie robić. Wczoraj Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej podjął decyzję o skierowaniu do Komisji do Spraw Kanonizacyjnej sprawy generała Suworowa, Aleksandra Suworowa, znanego w Polsce głównie z rzezi Pragi. Do 20 tysięcy ofiar, ale on mordował także ludzi na terenie ukraińskiej Besarabii, to jest Izmaił. I też to robił w takich dość dużych ilościach. Mówimy o cywilach, nie o wojsku. W ogóle jest możliwe, żeby cerkiew go kanonizowała? Och, wydaje mi się, że nie tylko możliwe, ale to prawdopodobnie jest kwestia czasu. To jest wielka postać w historii rosyjskiej. No ale wielka postać to jeszcze nie znaczy święty. To jeszcze nie znaczy święty, ale też proszę zwrócić uwagę, że cerkiew rosyjska wielokrotnie kanonizowała postacie, którym daleko było od świętości. No Iwan Groźny, wprawdzie nie kanonizowany, ale też proces chyba trwa. Takich postaci jest znacznie więcej. Tutaj Rosjanie doceniają to, że Suworow był wielkim strategiem wojskowym, a to, że jak jest wojna, to też giną cywile, no to w Rosji jest to czymś naturalnym. Masonem był również. To się mu zapomni. Rozumiem. Ale czy to nie jest jakiś sygnał też geopolityczny? Wiadomo, że rosyjska cerkiew prawosławna jest w silnym konflikcie z ukraińską cerkiew prawosławną. Także z tą, która do niedawna zależała od Moskwy. I czy to nie jest sygnał, nie odpuścimy? Jak będzie trzeba, to będzie ludobójstwo. Z całą pewnością. Zresztą co jakiś czas takie sygnały są wypuszczane. Ja mam wrażenie, że te elementy ludobójcze w narracji propagandy kremlowskiej, że one coraz mocniej występują. One zawsze były po 24 lutego po ataku na Ukrainę. Natomiast to jest jak gdyby nieodłączna część. Znaczy mam wrażenie, że granica tego
co jest dopuszczalne na wojnie, co jest sączone do umysłów społeczeństwa rosyjskiego, ona się coraz bardziej przesuwa. Te elementy mówiące, być może trzeba będzie eksterminować wręcz naród ukraiński, one są obecne w mainstreamie, w mainstreamowym przekazie mediów rosyjskich. Ale to broń atomowa, czy raczej chemiczna? Czy po prostu jak wygramy, to wykończymy ich systematycznie? Myślę, że to ostatnie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Broń atomowa jest taką szabelką, którą Rosjanie co jakiś czas potrząsają. Nawet ostatnio to wypowiedział po raz kolejny minister spraw Ławrow, Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych. Bo to jest po części skuteczne, że działa jako pewien straszak na elity zachodnie, które boją się eskalacji, też dlatego pewnie Ukraińcy nie dostają tyle broni, ile by chcieli mieć. Też dlatego pewnie ta ukraińska kontrofensywa nie odnosi póki co wielkich sukcesów. No właśnie, bo tutaj mamy dwie strony. To znaczy fakt, że Rosjanie przegrywają, ale przegrywają bardzo wolno, tak bym powiedział. Nie ma wielkich sukcesów Ukraińców. Może ich skłaniać do myślenia, my mamy czas, my swoje wojny toczymy czasem dziesięciolecie. Ukraińcy tego czasu nie mają. Dokładnie. Myślę, że takie jest myślenie rosyjskie, że to Rosja okaże się bardziej konsekwentna i to Rosja ma czas, którego nie ma ani Ukraina, ani tym bardziej Zachód. Także biorąc pod uwagę kalendarze wyborcze w różnych państwach zachodnich. No i także kalendarze wyborcze na samej Ukrainie. Ukraina jest państwem demokratycznym. Zełenski może przegrać wybory. Tak, ale już po zakończeniu wojny. Znaczy, prawo o stanie wojny mówi, oczywiście, że nie będzie nie wyborów. Będzie teraz wyborów. To jest oczywiście prawda, ale nastroje mogą się zmienić pana zdaniem na Ukrainie? Czy na tym etapie nie ma takiej możliwości? Na tym etapie nic na to nie wskazuje. Teraz w związku z rocznicą niepodległości Ukrainy mieliśmy nową serię sondaży, które pokazały, że ogromna część Ukraińców walnie wierzy w zwycięstwo i to, że Ukrainę czeka świetlista droga, rozwój gospodarczy i to ten koszmar, który trwa od ponad roku, się skończy. Ale zawiedziona wiara jest najgorsza. Tak, to jest tak, że Rosja tej wojny nie wygrała, ale też jej nie przegrała póki co. A już na pewno Ukraina tej wojny nie wygrała i pewnie jest cały czas daleko od zwycięstwa. Czy Putin czeka na zmianę władzy w Stanach Zjednoczonych? Bo mamy znowuż wypowiedzi. Nie tylko wczoraj zrobiono zdjęcie słynne Donaldowi Trumpowi, więzienne zdjęcie, ale on dzień wcześniej Tuckerowi Carlsonowi powiedział, powinniśmy się jak najszybciej wycofać z Ukrainy. Jak tylko wygram, natychmiast się wycofam. No i to jest oczywiście woda na młyn Putina. Myślę, że to jest główna nadzieja Rosjan dzisiaj, że dojdzie do zmiany w tym najważniejszym państwie, które Ukrainę wspiera, w Stanach Zjednoczonych, bo bez wsparcia amerykańskiego, szczególnie wojskowego, Zachód, Unia Europejska by tego konfliktu nie udźwignęły. Czy nie ma takiego potencjału na kontynencie europejskim. Szczególnie, że Francuzi, Nicolas Sarkozy mówi w zasadzie to samo, co Donald Trump. Na szczęście Macron mówi coś innego, tak? Jednak Francuzi też się ruszyli. Ale media francuskie mówią... Tak naprawdę Sarkozy mówi to, co chciałby powiedzieć Emmanuel Macron, ale nie może. To prawda, chociaż Ukraińcy doceniają to, że jednak narracja francuskiej dyplomacji się jednak trochę zmieniła. Ale wracając do Waszyngtonu, to te wybory będą miały kluczowe znaczenie. I Rosjanie liczą na to, że albo Trump, albo taki ktoś podobny do Trumpa wygra wybory i jednak co najmniej ograniczy wsparcie dla Ukrainy. No ale to też widzimy, że republikańscy kandydaci nie są jakoś zasadniczo różni od Trumpa. Są łagodniejsi, ale nie ma w nich entuzjazmu dla tej wojny już w tej chwili. Ja bym powiedział, że to będzie zależało również od tego, co będzie społeczeństwo amerykańskie uważać. Tam też widzimy niestety, że wsparcie dla dalszej pomocy dla Ukrainy, ono spada, ale cały czas jest dosyć wysokie. Około połowy amerykańskiego społeczeństwa chce wspierać dalej Ukrainę. I też myślę, że będzie to uzależnione od tego, jaka będzie sytuacja na froncie. Gdyby Ukraińcom jednak poszło lepiej niż w ostatnich 2 miesiącach, to będzie miało również przełożenie na to, na wzrost sympatii Amerykanów dla Ukrainy. Jak rozumiem, Ukraińcy wiedzą to i zrobią wszystko, żeby militarnie spróbować rozstrzygnąć tę wojnę przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Bardzo by chcieli, oni wiedzą, że czas w tym sensie gra na ich niekorzyść, a gra na korzyść Rosji, ale ja bym też nie uważał, że sytuacja jest idealna z punktu widzenia Rosji, bo z jednej strony Rosja nie odniosła sukcesów militarnych na froncie, nie zrealizowała tego głównego celu, jakim było odzyskanie w ich mniemaniu kontroli nad Ukrainą, a z drugiej strony sytuacja wewnętrzna w Rosji, gospodarcza, społeczna, różne napięcia wewnątrz elity, które widzieliśmy i cały czas widzimy, że to jest coś, co w jakimś tam dłuższym, średnim i dłuższym okresie też nie będzie grało na rękę Kremla. No tak, ale z drugiej strony też pamiętamy z czasów II wojny światowej, że to jest społeczeństwo, które jak uważa, że jest zaatakowane, ja zostawiam, czy jest naprawdę, ale uważa, że jest zaatakowane, a taka jest ta racja Kremla, zostaliśmy zaatakowani, cały świat chce nas zniszczyć, musimy bronić świętej Rusi, to potrafi się bardzo zmobilizować. Potrafi się zmobilizować i Kreml od dawna próbuje przekonywać Rosjan, że to jest wojna obronna. Rosjanie w to wierzą? Myślę, że w pewnej części tak, czy większość wątpię, chociaż pytanie, jak będą odbierane te coraz bardziej intensywne ataki dronowe ukraińskie na różne cele. No właśnie, bo to jest polityka, którą Ukraińcy wprowadzili całkiem niedawno, blokadę lotnisk przez drony, ataki na
cele wojskowe. No ale wiadomo, ataki na cele wojskowe czasem pociągają za sobą także jakieś nawet czasem przypadkowe ataki na cele cywilne. Nawet nie ataki, tylko zestrzelone rakiety spadają na dół i uszkadzają budynki. To zaszkodzi Ukrainie, także w oczach Zachodu. Ukraińcy są przekonani, że nie zaszkodzi, szczególnie, że oni atakują cele cywilne, w których nie giną cywile, cele wojskowe, przepraszam, a nie cywilne. Paraliż lotnisk moskiewskich jest świetnym rozegraniem, bo to też pokazuje Rosjanom, jaka jest cena tej wojny, że po drugiej stronie frontu realnie giną ukraińscy cywile. Póki co Ukraińcy takich działań zmasowanych, które były wymierzone w ofiary cywilne po stronie rosyjskiej, nie przystąpili i myślę, że też nie przystąpią, bo nie ma na to zgody Zachodu. No dobrze, ale czy Rosjanie się jednak nie zbulwersują, atakują nas? Nas, niewinnych, chcieliśmy im dać wolność. Spulwersują, tylko pytanie, jakie wnioski z tego wyciągną. Czy wnioski będą wyciągnąć? Takie, ta wojna jest bez sensu, Rosja nie jest w stanie jej wygrać. Mamy półtora roku wojny, gdzie są konkretne efekty. Ta wojna jest bez sensu, ale ja myślę sobie, że w dużej części społeczeństwa rosyjskiego ono będzie myśleć to i poprze taką decyzję, jaką podejmie Władimir Putin. Mieliśmy bardzo ciekawe sondaże niedawno, które pokazały, że gdyby Putin chciał kontynuować wojnę, to jest na to przyzwolenie większości społeczeństwa rosyjskiego. Gdyby chciał ją teraz skończyć, większość społeczeństwa będzie za. Czyli cokolwiek zdecyduje Batiuszka, car, to będzie dobrze. I to jest ta plasteina. Ta społeczeństwo rosyjskie jest tą plasteiną, z którym niestety Kreml może ulepić, co będzie chciał. Dochodzą do nas takie informacje też militarne, że część z ataków dronowych na dalekie cele militarne w Rosji, to są ataki, które są przeprowadzane z terenu Rosji. To obywatele rosyjscy, czy Ukraińcy tam mieszkający, czy tak sprawnie działają służby ukraińskie? Myślę, że trochę tego. Z jednej strony grupy dywersyjne służb ukraińskich, które działają w kilku regionach rosyjskich. Z drugiej strony pewnie też agenci zrekrutowani z szeregów obywateli rosyjskich, ewentualnie tych Rosjan, którzy dostali paszport rosyjski, mają pochodzenie ukraińskie. I to się będzie nasilać? To się nasila i Ukraińcy w to bardzo mocno idą, znaczy próbują pokazać Rosjanom, znaczy podnieść cenę tej wojny dla społeczeństwa rosyjskiego. Póki co to jest ciągle na niewielką skalę, natomiast bardzo inwestują Ukraińcy w drony i myślę, że to jest ta jedna z tych głównych nadziei ukraińskich na to, że... To dziś miał być rano atak potężny na Krym znowuż dronami. Był dzisiaj w nocy, tak, 42 drony ukraińskie, których większość, czy prawie wszystkie została zestrzelona. Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.